Ledwo co jebał dzieciuki na krypto i leci kolejny scam. Co ty gadasz, X-Planes? Tylko nie ojebałem na kasę. Jeszcze. Ale w tym momencie przechodzimy na mały przegląd. Kryptowalut! Nowości ze świata krypto! Co się wydarzyło na rynku? Bitcoin zalicza 3,6% spadku w przeciągu 24 godzin. Ethereum już 5,3%. Jednak przez 7 dni jest to 15% zysku na Ethereum. Zobaczmy, jak się klaruje wykres waluty Ethereum. Mamy tutaj spadek 25 lipca, czyli nie. A to dzisiaj się coś jebnęło. Widzicie, tak to wygląda. Rynek jest nieprzewidywalny, ale długoterminowo liczymy na wzrosty, tak? BTC się zjebi do 15 tysięcy dolarów. Chodzą takie plotki. Ja osobiście jeszcze nie inwestowałem, bo moim zdaniem będą jeszcze spadki. Jeszcze spadnie do 15, może nawet do 12. Tak słyszałem. A ja będę wam przypominał o tym, że warto się edukować. Nie mówię, że warto inwestować, ale warto edukować się na temat kryptowalut, bo może to być przyszłość. Nie musi, ale może. To było od Krypto Piotra.